Cześć młody. Albo młoda. O, już, już, odejdź. Cześć, tu Huchlik na gospodarstwie, witam na kanale. Sezon wycieleń rozpoczęty. Oczywiście z małym niepowodzeniem. Ta tutaj krówka się pierwszy raz, jako pierwsza ocieliła, miała bliźniaki. Niestety jeden bliźniak od razu jest spadnięty. Tu jest drugi bliźniak. I tak, może przewrażliwiony, ale może przewrażliwiony jestem, ale tak jakoś tak słabo wyglądał, więc niby pił, ale ja nie widziałem, ojciec też nie widział, więc póki jeszcze byków nie ma, a byki tu wylądują za 3 dni, to krówkę z cielakiem tu, no i będziemy tu obserwować. Gdyby krowę gdzieś tu wprowadził z cielakiem, ona by go pewnie z powrotem na to błoto wyprowadziła, a tak jak czystym leży, zajadynowany, i będziemy go tutaj obserwować. Zaraz matka wodę ma, zaraz się siano jej tutaj też przywiezie. Jak my, póki co ona jest niespokojna, ale jak my już stąd pójdziemy, ona jeszcze parę satelit zrobi w tym końcu i też się uspokoi. Także sezon wycieleń rozpoczęty. Jest pierwsza, to jest co, jałówka, tak? Jałówka. Kurwa. Nie przeklinaj, bo dzieci oglądają. Co nie robić? Nie przeklinaj, bo dzieci oglądają. Wszyscy muszą odsapnąć. No. I po pół godziny, jak ona tak stała, nastąpiła konsultacja i zmiana decyzji. Bo ojciec zauważył, że tutaj te cycki w ogóle były brudne. Czyli w ogóle nie były, cielak w ogóle nie pił. Więc krówkę do poskromu. Krówka jest bardzo grzeczna, daje sobie tam wszystko robić. No, na początku cielak w ogóle jakoś tak słabo odruch ssania, więc zdoiliśmy ile tam wyszło nawet? Prawie litr? Nie no, pół litra na pewno. Nie? Do butelki cielakowi cielak załapał, wypił. No i teraz już tu łapie te cycki i coś tam jednak pije. Tak? No i właśnie zajadynowałem. Ale zostawiamy. Tak. Bo pogoda paskudna dzisiaj. Nie stoję. Ona na siado, wodę, niech on tu sobie stoi. Matka, nie denerwuj się. Ty siana tutaj coś dawałeś? Nie. Teraz coś tu przyniosę. Kolczyk jutro. Spokojnie z kolczykiem. Ale pojutrze. Mamy tydzień, także... No jak będziemy ją wypuszczać, żeby cielak nam nie uciekł. No. Ale taki widać, że chodzi, zadowolony. Ja tu przyszedłem, no tak zaglądałem przez okno, mówię, żeby nie tego, to nie widziałem. Ale zapaliłem światło i to on stoi koło matki. Jak zapaliłem, to no dom do cycka. No, troszkę mu pomogłem na początek, żeby znalazł, ale już później ją lata. Co matka? Nie denerwuj. Otwarty. Można też resztę rozsypać. A jeszcze się położę. Robię sobie odpoczynek. Także drugi dzień z życia jałóweczki. No i z tego co widać, chyba wszystko będzie dobrze. Planowaliśmy jeszcze wgonić dzisiaj w poskrom, ale skoro jałóweczka sama pije, to nie ma takiej potrzeby. Ale zostawiamy tu jeszcze w poskromie. No pogoda jest paskudna. Pada, wieje. Nie ma sensu, żeby wypuszczać. No matka na pewno by wyciągnęła cielaka gdzieś tam na to błoto i po co?
Póki jeszcze klatki wolne, także zostawiamy tu. No i na koniec znajdujemy się przy tej mojej starej kosiarce, którą, o której mówiłem we wcześniejszych filmach, że będę chciał ją zutylizować, planowałem ją pociąć. Natomiast zauważyłem, że jest jakiś odzew, że jeżeli ktoś miałby, jeżeli ja miałbym się jej pozbyć po cenie złomu, to ktoś mógłby ją ewentualnie kupić też po cenie złomu. No i w sumie racja. Jeżeli ktoś ma jeszcze mieć z tego jakiś użytek, to no ja mogę ją po cenie złomu sprzedać. Tak, kosiarka tu już była spawana, bo tu było pęknięcie. Tu już była spawana, bo tu było pęknięcie. Tutaj tej jednej sprężyny nie ma. Tutaj była też spawana i tu, po prostu ten materiał jest tutaj kiepski. Natomiast teraz ona już pękła tu. No i już stwierdziłem, dobra, mam dosyć. Nie będę tego tutaj już spawał kolejny raz tej kosiarki, kiedy jest potrzebna, to po prostu ona jest niesprawna. No i tu już tej, tej plandeki, która tutaj osłania, żeby nic z trącionika nie ma, nie leciało, też jej tu już nie ma. Tutaj jest jej tabliczka, ona jest z 2011 roku, u nas chyba od 2012. Masa jest 750 kg, ale będąc uczciwym, tu był wał, to był taki wał, który rozgarniał dodatkowo pokos. Natomiast on u nas tak za bardzo nie spełniał swojej roli, dlatego też został wymontowany i on już był zezłomowany. I z tego co wiem, wał ważył 100 kg, więc no odejmuję te 100 kg, czyli 650. No i teraz cena złomu. Cena tego złomu grubego. W tym momencie nie wiem, po ile jest złom gruby. Teraz jak będę wracał, to zajadę i się dowiem. Dlatego myślę, że tutaj na dole teraz powinno się wam wyświetlić ile za tą kosiarkę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, proszę bardzo o kontakt. Tam mail na pewno powinien być w moim w opisie tego filmu. I co, jeżeli ktoś będzie w stanie sobie ją naprawić i może mu służyć, czemu nie? Ja do niej już straciłem cierpliwość, będę kupował coś innego. Ale wie! Ale wieje. Co tam, sułtanko? Dobrze, szybko wstaje, to ten. Czemu ty go tak teraz prowadzasz? Myślę, że on normalnie pił. To już nawet widać, wiesz, wchodzi się, on łeb do góry, uszy do góry. To już jest inny odruch. Ale pije, zobacz. Także trzeci dzień z życia cielaczka. Wszystko widać w porządku. Jutro wypuścimy, nie wypuszczamy dzisiaj, bo wieje, piździ, pada. Także typowy polski all inclusive. Oczywiście mi plandekę zwiało, nawet chyba dwie. I to tak po całości. Ale nie tą co ostatnio. Zaraz tam szybko podejdę, zobaczę jak to wygląda. Kurde, tu zerwało linkę. Ale plandeka jeszcze na tym. Na prasie. Tutaj też zerwało, ale też prasa na prasie trzyma. Także tyle na dzisiaj. Cielaczek będzie żył, jestem zadowolony z tego. A plandeki, no co, jutro będziemy po prostu poprawiać, jutro już ma nie wiać. Więc trzeba będzie to wszystko ponaciągać. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.